Jest jedna podstawowa zaleta nagrywania w studiu. Nie trzeba sprawdzać prognozy pogody. No bo co może się stać? To jest jakiś żart? Tak, to był żart montażowy. Temperatura, opady, ciśnienie atmosferyczne, nasilenie wiatru. Wiecie, co to jest? Jak nie wiecie, to sobie sprawdźcie. To są najbardziej elementarne informacje na temat rzeczywistości. Niektóre gry wykorzystują efekty pogodowe do budowania nietypowych i groźnych sytuacji. Sytuacji, w których może zabić cię wszystko. Podmuch wiatru, nagły spadek temperatury, a nawet potencjalnie niegroźna mrzawka. Oto gry, w których dosłownie wykończycie Top 10. Jak mawiał słynny TikToker Hitchcock, dobry materiał TV gry musi zaczynać się od tornado, a później się to jakoś rozkręci. Tornado jest jednym z najbardziej charakterystycznych efektów pogodowych wypromowanych przez popkulturę ze sprawą takich filmów jak Twister. Z naukowego punktu widzenia jest to wiatr, który leci dookoła i porywa krowy. Tyle dowiedziałem się z filmów katastroficznych. Zerowa wartość edukacyjna. Tornado oczywiście jest bardzo często wykorzystywane przez twórców gier do straszania graczy, bo jest dużo bardziej wyrazistym objawem natury niż na przykład wiatr, którego po prostu nie widać. Z tego też powodu tornado zagrażało nam w bardzo wielu różnych tytułach. Od strategii, takich jak Emperor Battle for Dune, gdzie po mapach szalały tornada i mogły pokrzyżować nam plany, porywając jednostki. Aż po gry wyścigowe, kojarzy mi się tutaj chociażby Fuel, taka gra z olbrzymią mapą, w której też mogły zdarzyć się wyścigi, gdzie musieliśmy unikać tornada. I na tym tornadzie można się przejechać, o czym przekonało się chociażby Just Cause 4. Gra już od pierwszych prezentacji reklamowana rozbudowanym systemem pogodowym, która ten system pogodowy ma tak bardzo rozbudowany, że pojawi się on w tym filmie tylko raz. Jest beznadziejny. Natomiast jeśli szukacie alternatywnego spojrzenia na tornado, to w Early Accessie jest taka gra, która nazywa się Storm Chasers i opowiada o miłośnikach gonienia tornad i robienia im zdjęć. Jest to dosłownie gra, w której jeździmy po mapie, wypatrując niepokojąco wyglądającego zachmurzenia, po to, żebyśmy mogli podjechać jak najbliżej i zrobić efektowne zdjęcia, a przy okazji się nie zabić. Trzeba przyznać, że jest to niezwykle ciekawa gra, oparta na elementach pogodowych. Być może otworzy ona zupełnie nowy rozdział w historii gier komputerowych. Symulator liczenia opadów deszczu, symulator odgarniania śniegu, czy wreszcie symulator wpływu niskiego ciśnienia na samopoczucie człowieka. Tyle możliwości. Tak, to kolejny żart montażowy, jest mi bardzo zimno. Sam sobie bije brawo. Ujemna temperatura to coś, z czym na co dzień każdy z nas radzi sobie inaczej. Jeden z moich sąsiadów na przykład każdego ranka obala przed pracą piwko za blokiem i to zapewnia mu ciepło na cały dzień. Tylko dlaczego robi to także latem? W grach motyw zimna i konieczności ogrzewania bohatera najczęściej kojarzy nam się z grami survivalowymi. Mamy więc taki tytuł jak The Long Dark, gdzie trafiamy do kanadyjskiej głuszy i tam musimy przetrwać najbardziej srogą zimę w historii. To oczywiście przynosi szereg mechanik związanych z zimnem. Zawsze jednak jesteśmy informowani o tym, jaka jest wytrzymałość naszego bohatera właśnie na zimno, więc jeśli zimno, to ubierz się. Nie trzeba brutalnej zimy, żeby wykończyć naszego bohatera. Przypomina mi się chociażby Ancestors Humankind Legacy, gdzie musieliśmy chronić nasze plemię przed po prostu zimnem nocy, bo rzeczywiście spędzenie paru godzin na deszczu, nawet jeśli jest lato, nie będzie przyjemne dla nikogo. I to jest niezwykle mądre, co powiedziałem. Są też gry bardzo specyficzne, jak na przykład Cryostasis, gdzie eksplorujemy skuty lodem wrak statku i tam musimy przemieszczać się pomiędzy kolejnymi źródłami ciepła, bo inaczej po prostu zginiemy. Te wątki przeniknęły do gier mainstreamowych, ale ciekawsze jest to, że pojawiają się one także nie w grach survivalowych, co raczej grach strategicznych z elementem survivalowym. Nawet w takim Cities Skylines, kiedy przychodzi zima, musimy zapewnić naszym mieszkańcom ogrzewanie. Współczynnik zimna temperatury powietrza jest niezwykle istotnym czynnikiem i zlekceważenie go może prowadzić do... Woda daje życie. Chyba, że jest jej bardzo dużo i mknie na ciebie z ogromną prędkością. Tsunami. Motyw tsunami kojarzy mi się z Battlefieldem, w którejś części były takie bardzo fajne efekty wizualne, gdzie właśnie była zaprezentowana jakaś nawałnica. Tam oczywiście te efekty pogodowe miały przede wszystkim wyglądać, ale w niektórych grach takie elementy jak huragan, tsunami czy po prostu wielka fala są realnym zagrożeniem i trzeba się przed nim chronić. Najlepszym przykładem są gry typu Godlike, których to zarządzamy jakimś plemieniem z perspektywy takiego bóstwa, które może kształtować teren czy wpływać na różne poszczególne elementy. To najczęściej tam ta kiełkująca cywilizacja jest zderzana z ogromnymi siłami natury. Mamy takie tytuły jak Black and White czy Populous, ale mi przypomina się gra Erika Chucky zatytułowana From Dust. Tam już w jednej z pierwszych misji gra stawiała nam taki scenariusz, że za ileś minut nasze plemię zostanie dosłownie zniszczone przez nadcierające tsunami. W takich grach jest to o tyle imponujące, że przeważnie te żywioły potrafią jakoś kształtować teren, co zapewnia dodatkowe walory estetyczne, podczas gdy członkowie naszego plemienia giną w męczarniach.
Pomyślałem sobie, że można by zrobić fajny efekt wiatru, ale nie mamy wiatraka, więc to musi wystarczyć. Jedną z takich klasycznych mechanik w grach platformowych, przygodowych grach akcji, jest ten moment, kiedy trafiamy na miejsce, gdzie wieje bardzo silny wiatr i ten bardzo silny wiatr jest tam po to, żeby utrudnić nam przejście danego ekranu czy danego poziomu. Takim najbardziej charakterystycznym, klasycznym przykładem jest Ninja Gaiden 2, gdzie były takie mapy, gdzie musieliśmy zmagać się z silnymi podmuchami, albo też wykorzystać je do tego, żeby pokonać teren w odpowiedni sposób. W niedawnym Jedi Fallen Order też jest motyw strumieni powietrza, które mogą spychać przeciwników i przy pomocy których możemy rozwiązywać pewne zagadki środowiskowe. W grach, gdzie nasze postacie mają pasek staminy, silny wiatr wiejący nam w twarz najczęściej sprawia, że poruszanie się jest bardziej wymagające i zużywa ten pasek staminy znacznie bardziej. Są też gry, w których wiatr ma kolosalne znaczenie i nawet najmniejsza jego zmiana i niewzięcie jej pod uwagę może zepsuć nam wszystko. W grach myśliwskich, na przykład The Hunter Call of the Wild, najbardziej optymalne jest poruszanie się pod wiatr po to, żeby zwierzyna, na którą wychodzimy, nie czuła naszego zapachu. Wiatr, chociaż go nie widać, jest w grach obecny namacalnie. W postapokaliptycznym świecie masz na głowie mnóstwo zmartwień. Amunicji ci brakuje, wszyscy dookoła są nienormalni, mutanty i wtedy z telewizora pan Pogodynek mówi: proszę państwa, dziś w godzinach popołudniowych burza piaskowa. Burza piaskowa była jednym z najlepszych elementów Mad Maxa, adaptacji growej stworzonej przez Avalanche Studios, znane z Just Cause. To była dziwaczna gra, która w niektórych aspektach dość była nużąca i wtórna, ale nie można odmówić jej tego, że wyglądała klimatycznie i oferowała całkiem sporo fajnych momentów Mad Maxowych. Jednym z takich momentów była zdecydowanie właśnie burza piaskowa, która co jakiś czas nawiedzała okolice, o czym dowiadywaliśmy się patrząc na horyzont i widząc olbrzymie chmury potężnego dymu nadciągające w naszym kierunku. Spotkanie z tą burzą piaskową było dość przerażające, tym bardziej, że ona była w realny sposób niebezpieczna i mogliśmy w niej po prostu zginąć za pośrednictwem chociażby piorunów. Ta burza miała pewne zastosowanie taktyczne, ale była próbą pokazania takiej siły natury w świecie, w którym trudno jest skorzystać z wielu innych funkcji, no bo nie wyobrażamy sobie chyba, że tam nagle, nie wiem, deszczyk pada albo śnieg na pustyni i zaspy. Zresztą gry postapokaliptyczne bardzo często kreują takie specjalne, podkręcone, mocne stany pogodowe po to, żeby właśnie pokazać ten ich postapokaliptyczny, wynaturzony wydźwięk. Innym przykładem jest oczywiście Stalker. Te charakterystyczne wybuchy radiacji były na tyle potężne, że no najlepiej było się po prostu przed nimi schować. Trudno oczywiście nazwać je klasycznymi efektami pogodowymi, ale patrząc na to, dokąd zmierza cywilizacja, prędzej czy później, no, będziemy mieszkać w takim stalkerze. Ja nie chcę nic mówić, ale właśnie znalazłem w koszu moje portrety. To są portrety wysłane rok temu na konkurs. To się wyrzucił do kosza. Mam w redakcji ukrytego wroga. Dajmy na to, że jedziesz na wakacje, docierasz na miejsce, pada deszcz. Co robić? Oczywiście wsiadasz do statku, odlatujesz z tej planety i szukasz sobie lepszej. Tak dziwny scenariusz prezentowała gra No Man's Sky, do której niedawno dodano pełnoprawny syntezator pozwalający tworzyć muzykę. W końcu dodali tę brakującą funkcję. No Man's Sky ma system pogodowy, który operuje paroma wartościami. Tą najważniejszą jest tutaj jednak temperatura, toksyczność i radiacja, które to sprawiają, jak bardzo przyjazna jest dana planeta. Na niektórych planetach może więc panować dobra pogoda, ale jest wysoka radiacja, więc bardzo szybko zużywa się energię naszego kombinezonu. Na innych planetach po wylądowaniu możemy trafić w sam środek jakiejś gigantycznej burzy, mroźnego klimatu, gdzie wytrzymanie na zewnątrz w najprostszej wersji kombinezonu jest naprawdę wymagające. Jest to ciekawy zabieg, chociaż z drugiej strony pokazujący też uproszczenia, jakie twórcy No Man's Sky musieli zastosować ze względu po prostu na technologię. Każda planeta w tej grze jest więc opisana takim prostym systemem, że jest to planeta deszczowa, że jest to planeta z burzami, więc trudno szukać na tych planetach jakiejś różnorodności. Jeśli zobaczyliśmy jeden sektor tej planety, to praktycznie widzieliśmy już wszystko. W No Man's Sky praca pogodynki jest bardzo prosta. Albo pada, albo nie pada. Porozmawiajmy o... Deszcz w grach komputerowych pojawia się bardzo często i najczęściej jest przepiękny. To właśnie wtedy gry wyścigowe wyglądają najbardziej realistycznie. Oczywiście w tych bardziej realistycznych grach wyścigowych deszcz przynosi realistyczne rezultaty. Nawierzchnia jest po prostu bardziej śliska. Nie zawsze jednak boimy się deszczu. W różnych symulatorach rolnika deszcz może nam zaoszczędzić czasu, bo po prostu podleje roślinki. Ale najbardziej imponujące zastosowanie deszczu w grach prezentuje jego niszczycielską siłę, bo chociaż to, co wydaje się zwykłą mrzawką, może zamienić się w prawdziwą katastrofę, a tą grą jest gra, która nazywa się Rainworld. Deszczowy świat. Rainworld to z pozoru taka prosta platformówka, w której wcielamy się w małego, dziwacznego robaczka eksplorującego otoczenie. Naszym podstawowym zadaniem jest szukanie pożywienia i omijanie zagrożeń w postaci drapieżników różnego rodzaju, a po najedzeniu się możemy zamknąć się w jakimś bezpiecznym miejscu, hibernować i ewoluować do lepszej postaci. W Rainworld jest tylko jedna siła nadrzędna, która sprawia, że każda jedna istota jest bezbronna. Tą siłą jest właśnie deszcz. Zanim się rozpada, jesteśmy ostrzegani przed tym i informowani, że musimy się jak najszybciej ukryć. I tak naprawdę nie róbcie tego, jeśli będziecie grali w tę grę, bo deszcz, który zalewa ekran w Rainworld, to jest coś, co naprawdę warto zobaczyć, nawet jeśli nasza postać przez to zginie. Czy komuś z was zdarzyło się kiedyś zapomnieć parasola? Już po tobie.
pogodą jest trochę tak, że jak jest zimno, to wszyscy narzekają na to, że jest zimno. Jak jest ciepło, to wszyscy narzekają, że jest ciepło. Jak jest umiarkowanie, to jedni narzekają, że jest zbyt umiarkowanie i powinno być zimno, a drudzy narzekają, że jest zbyt umiarkowanie i powinno być ciepło. Ja natomiast akceptuję wszystko, co przyniesie mi życie. Byleby tylko nie było za ciepło. W ostatnim czasie naroiło nam się gier, które biorą pod uwagę pewne aspekty pogodowe, o tym najbardziej oczywistym jest temperatura właśnie. Zarówno w jednym kierunku, jak i w drugim, że za zimno, za ciepło. Takim najlepszym przykładem jest tutaj oczywiście Red Dead Redemption 2, gdzie nie tylko musimy się ubrać ciepło, kiedy wyruszamy w skaliste góry, ale także kiedy wybieramy się na sawannę i w bardziej ciepłe rejony. Tam musimy zmienić ubranie na lżejsze. Oczywiście Red Dead Redemption i Rockstar nie przesadza tutaj w karaniu gracza za nierobienie tego wszystkiego. Na pewno nie jest to tak bolesne, jak to miało miejsce w Zeldzie, to znaczy w The Legend of Zelda Breath of the Wild. I tak w tej grze możemy zarówno trafić na tereny, gdzie będzie nam za zimno, musimy ubrać ciepły strój albo zastosować miksturkę rozgrzewającą, jak mój sąsiad, o którym mówiliśmy wcześniej, ale też trafimy na miejsca, gdzie będzie nam za gorąco i będziemy musieli się schłodzić, tudzież przywdziać strój nieco bardziej lekki. Jeśli natomiast przegrzejecie swój organizm, serduszka będą wam spadać, aż w końcu zrobicie... Mówiliśmy o wielu zastosowaniach pogody. Gdyby tylko dało się zebrać to wszystko i zamknąć w technologii i wykorzystać jako broń. Z jakiegoś powodu strategie czasu rzeczywistego upodobały sobie wykorzystanie elementów pogody jako broń. Mamy chociażby właśnie serię Command & Conquer, gdzie to pojawia się w co najmniej kilku odsłonach. Najbardziej znamienitą jest Red Alert, gdzie, jak wyczytałem na Wikipedii poświęconej grze, więc to musi być prawda, sam Albert Einstein opracował technologię do wywoływania burzy z błyskawicami. Albert Einstein, wszechstronny człowiek. Nieco bardziej zaawansowaną postać takiej technologii do kontrolowania pogody można zobaczyć w grze Earth 2150, gdzie również możemy wybudować sobie budneczek i przy pomocy którego możemy nasyłać na wrogów pewne efekty pogodowe. Także następnym razem, kiedy zacznie na was padać grad, zastanówcie się, czy przypadkiem waszym sąsiadem nie jest Albert Einstein. Kulminacją tych wszystkich pogodowych ekscesów jest jedna gra, która połączyła je wszystkie: Death Stranding. W Death Stranding można znaleźć większość tych efektów pogodowych, o których mówiliśmy tutaj. Jest deszcz, który nie tylko, że przeszkadza w poruszaniu się i sprawia, że wszystko jest śliskie, niszczy nasze paczki niczym kwaśny deszcz czy coś w tym rodzaju. Mamy burzę śnieżną, kiedy wejdziemy na szczyt góry. Jest motyw niskiej temperatury. Są miejsca, gdzie wieje silny wiatr. To wszystko jest posunięte do tego stopnia, że Death Stranding jako chyba jedna z nielicznych gier ma motyw prognozowania pogody. Od pewnego momentu, kiedy przejmiemy dostęp do stacji meteo, na mapie mamy możliwość sprognozowania pogody i sprawdzenia, gdzie będzie padało za jakiś czas, tam do bodajże 30 minut. I zanim powiem, jak świetne to jest, to muszę też powiedzieć, że chyba ani razu z tego nie skorzystałem w trakcie gry, bo nie jest to aż tak istotne. Jest to ciekawy element, który można w jakimś tam sensie wykorzystać, ale pewnie nie trzeba, pokazujący fiksację Hideo Kojimy i jego studia na punkcie tworzenia gier wielowymiarowych i pamiętających o różnych małych detalach. Tym niemniej Death Stranding pozostaje na razie na szczycie. Gier z elementem pogody, która może cię wykończyć. I na koniec pamiętajcie, że rozmawianie o pogodzie pozostaje nieśmiertelnym smalltalkiem, który w kryzysowych sytuacjach ratuje największych introwertyków przed społecznym ostracyzmem. Jaka u was pogoda jest? U mnie... lekkie zachmurzenie, kumulusy, ciśnienie w normie. No, oby to były święta, oby to białe święta były.